Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Live. To poświąteczne wydanie, zaczynamy od tematu chleba. Właściciel piekarni z Poznania ruszył na pomoc Ukraińcom z Buczy. Chce tam odbudować piekarnię i piec chleb dla mieszkańców. Zabieramy 500 kilo mąki, wsiadamy w samochód, jedziemy na wschód do Kijowa i pieczemy tam około 1200 chlebów. A jest tam gdzie je upiec? No właśnie mamy kontakt z dwoma piekarniami takimi małymi, rzemieślniczymi, w których będziemy piekli chleb i spróbujemy posprzątać, odbudować taką piekarnię małą też w Buczy i mam nadzieję, że nam się uda tam też piec chleby. W samym Kijowie nie, ale we wszystkich miejscowościach wokół tak, już jest problem, bo nie dowożą żywności, sklepy zostały zniszczone, mostów nie ma, więc tam są problemy. No i oczywiście pewnie wojsko i wszelkie służby obrony terytorialnej też będą potrzebowały chleb, będziemy go rozdawać. Jadą 3 osoby, jedziemy na 7-10 dni i wracamy. A czy takiej wyprawie towarzyszy jakiś strach? Raczej taka koncentracja, żeby pomóc, żeby wesprzeć, żeby współpracować. Tam jest ogromna otwartość, oni nas witają chlebem i solą i mówią i pewnie wódką, więc jakoś nie czujemy strachu ani lęku. Zbieramy przez zrzutka.pl i ludzie nam wysyłają pieniądze, już mamy 10 tysięcy, więc powinno wystarczyć pieniędzy. Bardzo dobry pomysł i naprawdę oni tam potrzebują tego. Moi rodzice tam i nie mogę im mówić. Często mówię klientom o tym, o wszystkim, co się dzieje tam. Prawie 4 lata w piekarni Czarny Chleb pracuję i no, dobrze się czuję. Mamy dobry klimat w piekarni. Czernabajewka, taka nazwa tego chleba, to tam wiedziała, że piec jest i piec będzie na, nie na prądzie, na drewna, no, drewna. Także chyba inaczej nawet smakować będzie chlebek w takim piecu. To jest program Fakt Live. Z nami jest już Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Halo. A teraz pana słyszymy, bo już pan włączył mikrofon. Niestety nic nie słyszę. Mnie nie słychać. A przed chwilą żeśmy rozmawiali, wszystko sprawdzaliśmy, było dobrze. Może głośnik, może słuchawki, bo chcemy za chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się. Oj, niestety, nic nie słyszę, niestety. Nie słychać mnie, no to bardzo niedobrze. Chcemy porozmawiać o tym, co dzieje się w Ukrainie i o inicjatywie Nowej Lewicy, takim wysłaniu listu do kanclerza Niemiec Olafa Scholza z prośbą o to, aby przestał być hamulcowym sankcji unijnych nakładanych na Rosję. Wiem już, że posłowie, liderzy Nowej Lewicy dostali odpowiedź. Ta odpowiedź, mam porozmawiać z panem posłem, jak wygląda ta odpowiedź i czy jest ona satysfakcjonująca. Moim zdaniem nie bardzo i chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o tym, co jeszcze
świat, Europa, Unia Europejska może zrobić i jak my możemy na to wpłynąć. Posłowie Nowej Lewicy są w takiej jednej grupie europejskiej partii i też mają możliwości nacisku. Czy słyszymy się już? Tak, słyszymy się bardzo dobrze, przepraszam. Coś, jakiś choklik się wydarzył. No jakiś choklik czasami tak bywa. Ja już trochę zdradziłam naszym widzom i słuchaczom, o czym chcemy rozmawiać. Chcemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Ukrainie, bo tam sytuacja wygląda dramatycznie. Rosjanie zaczęli realizować ten scenariusz, o którym mówiło się od dawna. Zaczął się szturm w Donbasie. Nowa Lewica wystąpiła z taką inicjatywą napisania listu do Olafa Scholza, do kanclerza Niemiec, aby ten no jakby przestał być hamulcowym tych sankcji nakładanych na Rosję, to tak w skrócie odpowiadam. Dostaliście no taką odpowiedź, którą ja czytam, no, że coś postaramy się zrobić, będziemy się starać z całych sił. Czy to jest satysfakcjonujące? Nie, no oczywiście to nie jest satysfakcjonujące, bo teraz mamy taką chwilę, w której trzeba mówić tak, tak, nie, nie. I dzisiaj nie ma czasu na hamletyzowanie, dzisiaj nie ma czasu na jakieś odciąganie tych decyzji ważnych dotyczących sankcji. Dzisiaj, słusznie pani redaktor zauważyła, rozpoczęła się kolejna ofensywa Rosjan, ta zabójcza ofensywa Rosjan. Putin chce przed 9 maja pokazać, że jest wodzem, który przynosi zdobycze swojemu narodowi. Więc dzisiaj tak naprawdę cała Europa powinna stanąć w jednym szeregu. I tak się powoli dzieje, to znaczy powoli, nawet szybciej niż powoli. Unia Europejska reaguje dosyć szybko. Unia Europejska przyjmuje kolejny już pakiet sankcji przeciwko Putinowi. Polska także jest bardzo mocno aktywna. Natomiast ja oczywiście też rozmawiam z kolegami, z koleżankami z lewicy niemieckiej, którzy mówią, no tak, ale pamiętajcie, nasza gospodarka jest uzależniona w dużej części od rosyjskiego gazu. Tylko... I to jest prawda, panie pośle. I co pan im wtedy odpowiada? No, mówię jedną rzecz, że to może na krótką metę można to zrozumieć, że nie chcecie tak szybko odcinać rosyjskiego gazu, bo wasze elektrownie, bo wasze fabryki, bo wasza gospodarka. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeśli nie w tym roku, jeśli nie za 5 lat, to za 10 lat Putin przyjdzie po Polskę, a może potem przyjdzie po was i wtedy nie będzie już czasu na manewry. Więc dzisiaj trzeba robić wszystko, żeby uwspólnotowić te działania sankcyjne przeciwko Putinowi. SPD czy Olaf Scholz powinien się jak najszybciej zreflektować. No, dobrym znakiem jest to, że chyba 2 dni temu ogłoszono, kanclerz Scholz ogłosił, że przekazuje prawie ponad 1 miliard euro na wsparcie Ukrainy, wsparcie wojskowe. To jest bardzo dobra wiadomość, więc więcej odwagi, panie kanclerzu. Polska Lewica pana w tym wspiera. No właśnie, jak macie zamiar jeszcze przekonywać, bo rozumiem, że macie zamiar przekonywać jeszcze Olafa Scholza i tą niemiecką lewicę do tego, żeby jednak no, posunęła się o kawałek w zaostrzeniu tych sankcji. Co konkretnie będziecie robić? To trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, panie redaktor, że to nie jest ta polityka, to nie jest wymyślona polityka przez Scholza, to jest polityka ostatnich kilkudziesięciu lat tych, którzy rządzili Niemcami, także pani kanclerz Merkel, która rok po roku uzależniała niemiecką gospodarkę od rosyjskich kopalin, więc czy paliw kopalnych, więc to nie jest tak, że Scholz nagle przyszedł i powiedział, że będzie tutaj od Putina importował paliwa kopalne. Panie pośle, nikt tak nie mówi, tylko jesteśmy tu i teraz musimy coś zrobić, po prostu dlatego o to pytam. Lewica robi swoje. Polska Lewica apeluje do swoich kolegów i koleżanek z socjaldemokracji niemieckiej, aby wykazali się taką dalekowzrocznością, a nie krótkowzrocznością i aby stanęli wszyscy ręka w rękę, ramię w ramię z całą Europą. Ale pani redaktor, tutaj też wielką rolę do odegrania ma na przykład polski rząd. Polski rząd jest dzisiaj tylko i wyłącznie partnerem w rozmowach z rządem niemieckim. I ja myślę, że taka polityka łajania, polityka takiego rytualnego obsobaczania Niemiec po prostu nie zdaje egzaminu. Robi to premier Morawiecki od dobrych
tych 6 prawie tygodni i tak naprawdę nie przynosi to efektu. Efekty przynosi taka polityka, w której nasz rząd mówi jednym głosem z całą Unią Europejską, z Unią Europejską, z którą jest zjednoczony, z którą nie prowadzi wojny. Unia Europejska jako całość ma lepszą kartę i lepszy mandat do tego, żeby przekonywać Scholza lub innych ociągających się, inne ociągające się kraje, niż pojedyncza partia taka jak Lewica. Ja pytam, co robi pan premier Morawiecki z panem premierem Viktorem Orbanem. No, widzę, że jest taka polityka dezawuowania albo takiego machania ręką. Orban nie jest duży, Węgry nie są, to nie jest duży kraj, skupmy się na Niemczech. Oczywiście Niemcy to jest wiodący kraj Unii Europejskiej i Niemcy dzisiaj także powinny przejąć inicjatywę. Niemcy dzisiaj, jeśli mają tę odpowiedzialność za Unię Europejską, a przecież mają, bo są największym i najbogatszym krajem Unii Europejskiej, to dzisiaj Niemcy powinny nadawać ton. Uważam, że jest jeszcze wiele do zrobienia, a polska lewica na pewno nie będzie tego odpuszczać. Ale czy macie jakieś pozytywne sygnały od Niemców? Bo ja się zgadzam oczywiście, że połajanki serwowane przez polskiego premiera nic nie dają, tym bardziej, że w koalicji z SPD są jeszcze partie, które są bardzo źle nastawione do Rosji i bardzo mogłyby w tym pomóc, żeby te sankcje zostały zaostrzone, gdyby tutaj wkroczyła dyplomacja, ale dzisiaj to pan siedzi tutaj przed kamerą, więc pytam o to, czy są jakieś pozytywne sygnały od polityków niemieckich, że to ich stanowisko może się zmienić. Tak, są takie pozytywne sygnały. Spotykamy się na co dzień z posłankami, z posłami niemieckimi z naszej socjaldemokratycznej frakcji i oni widzą, że nie znajdują zrozumienia, to znaczy ich argumenty, zresztą jakby zrozumiałe argumenty mówiące o tym, że trzeba chronić gospodarkę, jakby one nie wytrzymują tej próby zderzenia z nieszczęściami, ze śmierciami, z cierpieniami bezbronnych ludzi na Ukrainie. I widzę taką refleksję, bo panie redaktor, nie czarujmy się. To Polacy, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Mołdawianie widzą na co dzień najczęściej te nieszczęścia. Natomiast im dalej od granicy polsko-ukraińskiej, tym ta wrażliwość jest coraz mniejsza. Jak pojedziemy do Grecji, pojedziemy do Portugalii czy Hiszpanii, tam temat wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie nie jest tematem wiodącym i nie jest tematem rozmów na ulicy Europejczyków. Więc to Polska także ma gigantyczny obowiązek bycia ambasadorem interesów ukraińskich, interesów Ukraińców i Ukrainek i nie dopuszczenia do tego, żeby ten temat stał się odległy. I widzę, jakie są reakcje kolegów i koleżanek z Bundestagu i widzę, że jednak mają to poczucie, że skoro mają tę misję największego i najbogatszego państwa Unii Europejskiej, to także powinni tę refleksję jak najszybciej przepracować. Za jakieś 48 minut w Warszawie zawyją syreny, tak zadecydował wojewoda. Pan uważa, że ten pomysł jest trafiony? Nie, to jest barbarzyństwo. Moim zdaniem to jest coś tak, powiedzieć niepotrzebnego to za mało powiedzieć i nic nie powiedzieć. To jest sytuacja, w której, znaczy ja czytam tę sytuację na dwa sposoby. Z jednej strony brak jakiegoś refleksji, brak wrażliwości, brak myślenia o tym, że na terenie Warszawy jest 300 tysięcy Ukraińców, głównie Ukrainek z dziećmi, które uciekały przed bombami i tak naprawdę ten dźwięk tych syren przypomni im najgorsze momenty z ostatnich tygodni, ale z drugiej strony... A nie przekonuje pana ten argument, że jest to upamiętnienie jednak powstania w getcie bardzo ważnego i bardzo tragicznego momentu? Dlatego dzisiaj trzeba, delegacja lewicy i wielu polityków i warszawiaków będzie składało kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta. Natomiast myślę, że Marek Edelman i inni, którzy walczyli, przelewali krew, wielu z nich zginęło w powstaniu w getcie warszawskim, nie chciałoby takiego upamiętnienia swojej walki. Nie chciałoby upamiętnienia cierpieniem i strachem walki o wolność i o godność.
wolność. To jest barbarzyństwo, ale z drugiej strony myślę, że to jest też taki sposób na odegranie się i pokazanie przez władze rządowe w terenie, czyli przez pana wojewodę Radziwiłła, że skoro syreny wyły niedawno, to teraz też będą wyły i to jest taka próba pokazania, że tamto wycie syren z 10 kwietnia jest czymś normalnym i dlatego też te syreny będą wyły dzisiaj w Warszawie. Niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne, brak wrażliwości, a nawet bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju barbarzyństwo. Przenieśmy się do polskiej polityki na chwilę. Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, usilnie zabiega o poparcie wszystkich posłów, aby móc zasiąść w fotelu prezesa NBP na drugą kadencję. Zabiega również o posłów lewicy, jak słyszeliśmy, były takie namowy, żeby posłowie lewicy nie przyszli przynajmniej na głosowanie, no bo wiadomo, że głosowanie za Adamem Glapińskim byłoby po prostu za grube, ale że moglibyście po prostu nie przyjść. Wtedy prezes Glapiński mógłby nadal być prezesem Glapińskim. Czy pomożecie prezesowi Glapińskim? Na pewno nie. Pan prezes Glapiński nie jest osobą na trudne czasy. Pokazały to ostatnie tygodnie i ostatnie miesiące. Nie wiem, czego szukał prezes Glapiński u posłów lewicy. Ja w ogóle myślę, że to jest jakaś kaczka dziennikarska albo jakieś próby wpływania na rzeczywistość. Nie. Wysłannicy Adama Glapińskiego zostali przyłapani w Mikołajkach na forum samorządowym. A, okej. Okay. No to próbowali, ale bezskutecznie próbowali. Widać, jak zdesperowani są, że nawet idą do lewicy, a która jest na antypodach polityki pana prezesa Glapińskiego, jeśli chodzi o finanse publiczne. Nie. Prezes Glapiński nie jest osobą, która powinna dostać jakiekolwiek wsparcie od jakiegokolwiek polityka. Bo człowiek, który mówił jeszcze kilka tygodni temu, że na 2022 rok przewiduje inflację w wysokości około 3%, a kilka dni temu GUS podał, że ta inflacja to jest procent 11, nie przewidział tego typu sytuacji, prowadził złą politykę finansową i dzisiaj to Polacy i Polki z własnych kieszeni płacą w dużej części za zaniedbania Glapińskiego. I oczywiście można powiedzieć, że nie wszystkie, że to nie jest cała wina Glapińskiego i rządu, że mamy tak wysoką inflację. Oczywiście 11% to nie jest czysty rezultat działań Glapińskiego, ale można było wcześniej, można było inaczej i można było prowadzić taką politykę, żeby dzisiaj rata kredytu nie podskoczyła prawie o 50 czy 60%. Mówię o kredytach hipotecznych i o prawie 3 milionach ludzi, którzy takie kredyty w Polsce dzisiaj zaciągnęli. To jest człowiek, który tak naprawdę odleciał, jeśli chodzi o kwestie finansów, bo człowiek, który zarobił ponad 1 000 000 zł w zeszłym roku, powinien był wykazać się umiejętnościami takimi jak na przykład lekkie podnoszenie stóp procentowych już wiele miesięcy temu, a nie teraz skokowe podnoszenie stóp procentowych tylko dlatego, że wpadliśmy w korkociąg inflacyjny. I to jest kamyczek do ogródka pana Glapińskiego. Natomiast jeśli chodzi o ogródek rządowy, to ja pytam, dlaczego ciągle jeszcze dziesiątki miliardów złotych nie są pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy, gdyby te pieniądze wpłynęły. I teraz chciałam przejść do tego tematu na koniec, bo jest pan członkiem Komisji Sprawiedliwości, która ma zrealizować ten postulat Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Wszystko wskazuje na to, że tym projektem prezydenckim, bo od tego jest uzależniona wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy, o którym pan właśnie wspomniał. To na jakim wy etapie jesteście? W ogóle coś. No właśnie, dobre pytanie. Pani redaktor, dobre pytanie. Jesteśmy na etapie takim, że w czwartek będziemy mieli posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i rzeczywiście będzie dyskutowany projekt pana prezydenta, który będzie projektem wiodącym. Ale musimy sobie unaocznić jeden fakt. To znaczy, my dzisiaj rozmawiamy o jednej sytuacji. Na jednej szali Prawo i Sprawiedliwość postawiło interes 11 osób w Izbie Dyscyplinarnej. Przypomnę, że zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, 40
30% więcej niż inni sędziowie w Sądzie Najwyższym. A z drugiej strony na szali jest interes 40 prawie milionów Polek i Polaków i dziesiątek miliardów złotych blokowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym bardziej zależy Prawo i Sprawiedliwości? Na interesie Ziobry, na jego dziecku w postaci Izby Dyscyplinarnej i interesie 11 osób, które są zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, czy 40 milionów Polek i Polaków i ich pieniądzom? No, panie redaktor, ta sprawa powinna była być załatwiona już ponad pół roku temu po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca. A co mamy? Polki i Polacy nie dość, że nie dostali pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przez Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze z własnej kieszeni płacą milion euro złotych kary za tę kwestię. Więc... Prawo i Sprawiedliwość argumentuje tym, że to opozycja miała w tym udział, bo poszła na skargę do Brukseli i to opozycja rozgrywała te sprawy w Brukseli, te sprawy sądowe, te sprawy praworządności, tak aby zaszkodzić rządzącym w Polsce. No tak, to jest taka łatwa wymówka, zwalić wszystko na opozycję, która doniosła do Brukseli. Ja przepraszam, ale gdyby opozycja była tak skuteczna w rozgrywaniu polskich spraw, to byśmy byli koalicją rządzącą, a nie byli tylko ciągle w opozycji. Trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Wszystkie karty w tej grze w ręku trzyma Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość dogada się ze swoimi przystawkami i zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, to pieniądze popłyną. I choćby opozycja stawała na głowie i na rzęsach, to nie mamy aż tak wielkiego wpływu, jakby się wydawało Prawo i Sprawiedliwości. Ale tu mamy do czynienia z inną rzeczą, pani redaktor. Mamy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wojnę. I Zbigniew Ziobro nie chce odpuścić i stawia pod ścianą Kaczyńskiego, przystawia mu pistolet do głowy i mówi, nie oddam swojego dziecka w postaci Izby Dyscyplinarnej. No dobrze, ale wtedy prezesowi PiSu z pomocą może pośpieszyć opozycja, bo owszem, Zbigniew Ziobro może grozić, że on opuści Zjednoczoną Prawicę, ale ja to tak raczej nie widzę, aby Zbigniew Ziobro i jego ludzie opuszczali Zjednoczoną Prawicę. Za dużo jest tam rzeczy, które są dla nich trzymają. Korzystne i które trzymają, no tak, to powiedzmy sobie szczerze, trzymają ich w tej Zjednoczonej Prawicy, więc może jednak tym razem no, pośpieszyć z pomocą nie tyle Jarosławowi Kaczyńskiemu, co Polsce. Panie redaktor, Lewica głosowała za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Wiem. Dostaliśmy od niektórych bardzo po głowie, ale to tym bardziej mamy mandat do tego, żeby te pieniądze dla Polek i Polaków pozyskać, ale projekty, które zaproponował pan prezydent, a tym bardziej Prawo i Sprawiedliwość, w obecnym kształcie nie nadają się do głosowania, ponieważ nie uwzględniają najważniejszych kwestii. Jeśli poprawki Lewicy, a także Lewicy i Platformy, które już zgłosiliśmy dwa tygodnie temu, zostaną przyjęte, będziemy rozważali, czy za takim projektem zagłosować. Bo co proponuje pan prezydent? W skrócie, pan prezydent to pomyślał sobie tak, mam kilka izb w Sądzie Najwyższym, to są takie koszyczki z jabłkami. W jednym koszyczku zaczęły się psuć jabłka, to zamiast je wyrzucić, żeby uratować inne jabłka, on te zepsute jabłuszka poprzekłada do innych koszyczków i chce powiedzieć, że wszystko jest w porządku. No nie da się przesunąć nielegalnego sędziego do innej izby i powiedzieć, wyrok został wykonany, dlatego że to spowoduje gigantyczne kłopoty dla Polek i Polaków, którzy będą udawali się do Sądu Najwyższego ze swoimi skargami. Takie wyroki wydane przez sędziów z innych izb, sędziów, którzy nie są sędziami, nie będą miały mocy prawnej i wtedy dopiero będziemy mieli problemy. Więc usunięcie sędziów z Izby Dyscyplinarnej. Lewica nie ma nic przeciwko Izbie Dyscyplinarnej, tak samo jak nie ma nic przeciwko Komisji Europejskiej. Problem polega na tym, że w tej Izbie Dyscyplinarnej zasiadają sędziowie, którzy nie są sędziami, więc przesunięcie ich do innych izb nie rozwiązuje problemu. Myśmy położyli na stole poprawkę, która usuwa przenosi sędziów z Izby Dyscyplinarnej w stan spoczynku. To jest jedna rzecz. A druga, do postępowań dyscyplinarnych powinni zostać dopuszczeni tylko i wyłącznie sędziowie, którzy mają co najmniej 10 lat doświadczenia w orzekaniu w sądzie powszechnym. Jeśli te poprawki pan prezydent zaakceptuje, a większość sejmowa przyjmie, Lewica może rozważać poparcie takiej ustawy, ale w tym kształcie na pewno nie. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Krzysztof Śmiszek, poseł Nowa Lewica. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
To jest program Fakt Live, a w tej chwili jest już z nami, mam nadzieję, Michał Wypi, również poseł, ale prezes partii Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba włączyć mikrofon. Panie pośle, coś dzisiaj mamy rzeczywiście, no tak trochę problemów. Panie pośle, jeśli pan mnie słyszy, to trzeba włączyć mikrofon, żeby mówić. A z panem posłem z kolei chcieliśmy bardzo porozmawiać i chcemy wciąż o nowym, najnowszym polskim ładzie, teraz nazywanym programem Niskie Podatki, tak to się ładnie nazywa, który jutro ma stanąć na rządzie, jutro ma być dyskutowany. Ten program zakłada obniżkę podatków, którą rząd reklamuje jako no, świetną dla Polaków. O obniżkach podatków zawsze miło słyszeć, tylko problem tkwi w szczegółach. Pan poseł był jednym z tych, którzy, no obok Jarosława Gowina, który stanął na początku, nie wiem czy państwo pamiętają, jak był wprowadzany Polski Ład, stanął na scenie obok Jarosława Kaczyńskiego i mówił, że popiera ten Polski Ład. Po kilku dniach, gdy się zorientował, co w tym Polskim Ładzie jest, no to przestał popierać i zaczął być dużym krytykiem. Później no jednak rząd się uparł i Polski Ład wszedł w życie. Ja widzę, że już mamy... Czy się tym razem słyszymy? Tym razem no, dzisiaj mamy, nie mamy szczęścia. Nie, ale dzisiaj mamy wyjątkowe szczęście, bo poprzedni gość również przez chwilę był niesłyszany. Właśnie opowiadałam naszym widzom, słuchaczom o tym najnowszym Polskim Ładzie, nazywanym w tej chwili programem Niskie Podatki, który został ogłoszony po tym, jak rząd już uznał, że Polskiego Ładu się nie da naprawić, że chociaż po nocach pracowano nad tym Polskim Ładem i próbowano coś tam pozmieniać, naprawić, to za każdym razem, gdy zaczynano dyskusję o jakimś przepisie, to dochodzono do wniosku, że no niestety już lepiej nie będzie, więc wracano do czegoś starego. Co pan na to, na tą obniżkę podatków, którą chwali się premier? 12%, możliwość wyboru tego systemu, w którym będziemy się opodatkowywać. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu jeszcze raz. A dzień dobry. Przede wszystkim od samego początku, kiedy negocjowaliśmy, jeszcze będąc częścią koalicji rządowej, warunki Polskiego Ładu, wskazywaliśmy na to, że te przepisy spowodują czy spotęgują chaos. Co więcej, pamiętam, że już trochę czasu minęło, że pan premier Gowin podkreślał, zwłaszcza podczas rozmów ostatniej szansy w sierpniu zeszłego roku, jak to nazwał te rozmowy pan premier Morawiecki, że brak działań związanych z inflacją w powiązaniu z tym, co PiS chce zaproponować w Polskim Ładzie, spotęguje inflację, która tak najmocniej dotknie właśnie tych najbiedniejszych, czy klasę średnią. Zresztą teraz obecnie widzimy tą całą sytuację i wynik siania chaosu, także tego podatkowego w postaci Polskiego Ładu. Jedyne, co było wartościowe z tej propozycji podatkowej, to kwota wyższa od podatku, no i waloryzacja drugiego progu podatkowego. I to należało zachować, to zostało zachowane. Cała reszta do kosza, cała reszta do śmieci. Osoby odpowiedzialne za ten program, a ja przypomnę, że podpisał się pod tym programem i pan prezes Kaczyński, i pan premier Morawiecki, powinny ponieść konsekwencje. Jedyne konsekwencje ponieśli urzędnicy ministerstwa, Bogu ducha winni, bo my, a w zasadzie ja pamiętam doskonale, kto za ten program odpowiadał. Pamiętam doskonale te osoby, które różnymi sposobami próbowały nas przekonać do tego, żeby ten program należy poprzeć, ponieważ w ich mniemaniu Polski Ład miał być także programem wyborczym, który przedłuży mandat ewentualnie przy wcześniejszych wyborach. Ani do wcześniejszych wyborów nie doszło, a Polski Ład okazał się wielkim fiaskiem i przede wszystkim wygenerował mnóstwo kłopotów. Kto was wtedy przekonywał do tego, że powinniście poprzeć? Bo dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński no, wskazują właśnie tych złych urzędników. Do dymisji podał się minister finansów, wiceminister finansów, został zdymisjonowany ten, który pisał. No, prawda jest też taka, że to oni pisali ten Polski Ład. Oczywiście, brałem udział w tych rozmowach i pamiętam doskonale, kto siedział przy stole i kto jakich argumentów używał. Był to premier Morawiecki, był to pan Piotr Arak, czyli Polski Instytut Ekonomiczny, który przedstawiał się i był przedstawiany jako główny autor Polskiego Ładu. Był pan minister Patkowski, był pan Tomasz Matynia, był pan minister Miller. To były osoby, które najmocniej naciskały na to, żebyśmy poparli
Polski Ład, my odmówiliśmy, całą resztę Państwo znacie. Część kolegów została kupiona stanowiskami, dzisiaj można ich odnaleźć jako sekretarzy stanu w różnych ministerstwach, my z tego rządu odeszliśmy, ale te osoby, te nazwiska, które wymieniłem, to są architekci tego chaosu podatkowego, jaki zafundowali Polacy. W rozmowach był na przykład minister finansów? Próbuję sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że tylko był pan minister Patkowski jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Czyli wiceminister finansów, a Jarosław Kaczyński jako ten, który ogłaszał? A w trakcie tej rozmowy ostatniej szansy, na którą się teraz powołuję, nie było Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj jakby szefem tego zespołu negocjacyjnego ze strony Prawa i Sprawiedliwości był Mateusz Morawiecki. Czyli to Mateusz Morawiecki był twórcą tego Polskiego Ładu, no co zresztą zdajemy sobie z tego sprawę. W tej chwili do Ministerstwa Finansów został wysłany jako wiceminister Soboń, który miał to poprawić. Poprawianie zakończyło się tak, że ogłoszono, że właśnie będzie możliwość wyboru opodatkowania i że zostaną ogłoszone, wprowadzone w życie niższe podatki. Czy to jest satysfakcjonujące dla Was, dla posłów Porozumienia, no, którzy nie zgadzali się na te poprzednie rozwiązania? Trudno mówić o satysfakcji, kiedy obecnie w naszym systemie wygląda to, że obowiązują trzy systemy podatkowe i prawdę mówiąc nikt nie do końca nie jest w stanie wskazać, zwłaszcza, że te ustawy, o których mówimy, jeszcze de facto przez Sejm nie przeszły. Mówimy tylko i wyłącznie o zapowiedziach natury medialnej. Zatem żadnego działania legislacyjnego jeszcze do tej pory nie było. Tak czy inaczej, oczywiście mówiliśmy o tym, że Polski Ład nadaje się do kosza i rząd nigdy tego nie przyzna, że wyrzuca go do kosza, ale de facto stara się iść w tym kierunku. Przy czym największy koszt związany z prowadzeniem Polskiego Ładu ponoszą się polskie rodziny, między innymi poprzez wyższe stopy procentowe, zbyt późne działanie prezesa Glapińskiego. Zresztą tu też należy tą czytać sprawę bardzo politycznie. Kiedy zwracaliśmy uwagę na to, że należy już reagować na stopy procentowe, w zeszłym roku one były jeszcze na poziomie dochodzącym do 5%, to prezes Glapiński tego nie robił. Dlaczego? Ponieważ wyższe stopy procentowe oznaczały wyższe wpływy do budżetu, którymi chwalił się pan premier Morawiecki. To też miał być element ewentualnie tej kampanii przyspieszonych wyborów. Okazało się, że nie są w stanie zapanować nad inflacją. Co więcej, wymknęła się zupełnie spod kontroli. Dzisiaj ten koszt prowadzenia polityki, szkodliwej polityki przez Mateusza Morawieckiego ponoszą przede wszystkim klasa średnia w postaci zdecydowanie wyższych rat kredytów. Także trudno tutaj czuć jakąkolwiek satysfakcję. Ten chaos, który został wprowadzony i to zamieszanie, za które płacą Polacy, trzeba będzie uporządkować. Mam nadzieję, że zatrzymamy Prawo i Sprawiedliwość, uporządkujemy system podatkowy, wprowadzając proste, przejrzyste podatki. Bo należy to uporządkować i wyczyścić do zera tak naprawdę ten chaos, który powstał w tak krótkim czasie, bo na przestrzeni roku spowodowano, że wiele przedsiębiorstw upadło. No i przede wszystkim Polacy tak naprawdę do dzisiaj nie wiedzą, według jakiego systemu mają się rozliczać. Ale czy jesteście w tej sprawie dogadani na przykład z innymi partiami z opozycji, czy są prowadzone jakieś rozmowy z tymi przystawkami PiS-u, które różnie głosują, tak? Mogą zagłosować tak, mogą zagłosować inaczej. Co się dzieje? Trudno jest tak naprawdę rozmawiać o programie z ludźmi, którzy tak naprawdę zainteresowali się, czy interesują się tylko i wyłącznie swoją prywatną karierą, czy zachowaniem stołków. Mamy swoje brutalne doświadczenia z okresu czasu, gdy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło rozbić moje środowisko polityczne. Każdy tak naprawdę może to ocenić sam. Wystarczy wejść na stronę poszczególnych ministerstw i poszukać byłych kolegów z Porozumienia, którzy wybrali lojalność wobec stołka, niż lojalność wobec swoich przyjaciół, ale także przede wszystkim programu wyborczego. Także nie bardzo wiem, z kim można rozmawiać. To my powinniśmy szukać rozwiązań na przyszłość i zamiast rozmawiać, czy deliberować o jednych, czy dwóch listach opozycyjnych, czy dzielić te jedynki między tych tłustych kotów, którzy w polityce są od zawsze, powinniśmy tak naprawdę szukać porozumienia programowego i wskazywać te rozwiązania. Ale te rozwiązania będą wskazywać ludzie nowi, ludzie młodzi, którzy z tą nową energią, z nową wizją i wiarą w to, że można wygrać i zmienić, między innymi także system podatkowy. I wierzę, że z takimi ludźmi można rozmawiać, bo dzisiaj cała klasa polityczna jest zajęta, no może nie cała, ale zdecydowana większość jest zajęta sobą. I dopóki opozycja jest także zajęta sobą, no trudno myśleć o zwycięstwie nad Prawem i Sprawiedliwością. Panie pośle, pan powiedział, że zatrzymacie PiS, a czy zatrzymacie Adama Glapińskiego i jego zapędy do tego, aby zasiąść na drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego? Właściwie Jarosław Kaczyński dał zielone światło. Do głosowania nie doszło, bo chyba brakuje
większości, ale to może pan lepiej wie niż ja, co tam się dzieje i czy Adam Glapiński zasiądzie w tym wymarzonym fotelu na dłużej, czy też nie. Adam Glapiński, czyli jastrząb, a raczej przepiórka z przerośniętym ego, powinien ponieść konsekwencje swoich błędnych decyzji i tego serwilizmu wobec polityki państwa i nie powinien móc dalej pełnić tej zaszczytnej funkcji. To jest jasne i my jako Porozumienie na pewno nie poprzemy prezesa Glapińskiego. Zresztą nikt nie próbował do nas podejść, szukając jakiejkolwiek możliwości rozmowy na ten temat. Ale wiem, bo byłem na kongresie ekonomicznym w Mikołajkach, że rozmowy były różne prowadzone i proszę mi wierzyć, że zarówno w zeszłym roku podczas negocjacji dotyczących Polskiego Ładu Prawo i Sprawiedliwość, niektórzy parlamentarzyści przekonywali nas, że jeżeli my nie zagłosujemy za tym nowym systemem podatkowym, to oni wyłowią kilka głosów z lewicy, która na pewno poprze taki system podatkowy i faktycznie jakby tak poszperać, poszukać, to moglibyśmy być bardzo zaskoczeni, jak niektórzy posłowie lewicy głosowali. I podobnie jest w sytuacji przedłużenia ewentualnego mandatu Adama Glapińskiego, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest w stanie złowić kilka głosów po stronie lewicy, przy czym, żeby była jasność, złowienie głosów oznacza, że zostanie obniżone kworum poprzez nieobecność ewentualnie niektórych posłów. Także no proszę, właśnie, proszę być czujnym i obserwować, bo może... Panie pośle, bo mówiliśmy o tym właśnie w stanie poburzy, że w Mikołajkach działy się dziwne rzeczy, że wysłannicy Adama Glapińskiego próbowali namówić przy dosyć takich mocnych trunkach posłów na przykład lewicy do tego, żeby się po prostu nie pojawili, bo to o to chodzi. Jeżeli oni się nie pojawią, to Adam Glapiński, no po prostu przejdzie. Pan był świadkiem takich sytuacji? Mówiło się o tym w kuluarach. Ja świadkiem tej sytuacji nie byłem, ale faktycznie mówiło się o tym w kuluarach, że gdzieś wysłannicy Adama Glapińskiego pozwolili sobie na zbyt dużo i nie zadbali o higienę. I do kilku uszu to doszło i wywołując konsternację, jak lewica może negocjować z Prawem i Sprawiedliwością przedłużenie mandatu Adama Glapińskiego. Także myślę, że warto obserwować najbliższą sytuację, rozwój sytuacji. Adam Glapiński na przedłużenie mandatu nie zasługuje, powinien ponieść karę za to, że lekceważył zagrożenie i doprowadził do sytuacji, w której wyższe raty kredytów uderzają przede wszystkim młode polskie rodziny w tak trudnej sytuacji ekonomicznej, jakiej jest Polska, mając tak naprawdę wojnę tuż u naszych granic. Panie pośle, swego czasu ja pamiętam, że pan interesował się rozrostem w kancelarii premiera, tym jak przybyło tam dyrektorów, urzędników i wszystkich właściwie. Jaką odpowiedź pan dostał? W ogóle pan dostał jakąś odpowiedź? Tak, dostałem odpowiedź. Nie ukrywam, że interesuje mnie ten problem, ponieważ wszyscy szukają złotej metody na walkę z inflacją. A jedną z najprostszych jest to, żeby zacząć przede wszystkim oszczędzać. Bo jeżeli jest tak, że prezes Narodowego Banku Polski chce ściągnąć pieniądz z rynku, no to przede wszystkim nie powinien pozwolić na to, że rząd ciągle dorzuca czy drukuje kolejne pieniądze i wrzuca na rynek. Bo wtedy to oznacza, że cały koszt ponoszą Polacy, nie banki, czy nie rząd poprzez odchudzenie administracji, tylko ponoszą młode polskie rodziny. Dlatego szukam różnych sposobów, żeby szukać oszczędności i nie ukrywam, że zainteresowałem się rozrostem biurokracji w KPRM-ie i faktycznie dostałem odpowiedź, która powiem szczerze zmroziła mnie zupełnie, bo się okazuje, że od 2015 roku ten rozrost przekracza 300%. O 300% pojawiło się więcej etatów dyrektorskich, kierowniczych na każdym aspekcie i w każdym szczeblu, co oznacza także oczywiście wzrost wydatków, także o zbliżoną kwotę. Tutaj tak naprawdę, tu jest to źródło, tu jest ta szansa, żeby z inflacją skutecznie walczyć, tak żeby koszt walki z inflacją przerzucić na rząd, ale także na banki, a nie żywić się tylko i wyłącznie krwawicą ludzi, którzy ciężko pracują, zwłaszcza, że najmocniej ta inflacja uderza oczywiście w ludzi najmniej zamożnych, ale także w klasę średnią, czyli tych ludzi, którzy teraz zakładają rodziny i koszt walki z inflacją właśnie oni teraz ponoszą. Będę apelował o to, przygotowując różne zestawienia, bo będę chciał pokazać rozrost biurokracji na przestrzeni lat, że można tutaj szukać oszczędności i skutecznego sposobu na walkę z inflacją. A panie pośle, dlaczego nie widzieliście tego rozrostu, gdyż współrządziliście z Prawem i Sprawiedliwością? Jedna prawda też jest taka, że na ten temat rozmawialiśmy wielokrotnie. Powiem szczerze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wymieniało panią premier Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego, to byliśmy przekonani, że już teraz cała para pójdzie w gospodarkę i skończy się rozdawnictwo. Stało się coś zupełnie odwrotnego. W każdym programie wyborczym, w negocjacjach poszczególnych programów,
apelowaliśmy o to, żeby obniżać podatki, redukować biurokrację i sami to robiliśmy w tych przestrzeniach, za które byliśmy odpowiedzialni. Po to między innymi także zmienialiśmy ustawę prawo o szkolnictwie wyższym, żeby połączyć wolumen przepisów, żeby odbiurokratyzować polską naukę, polskie szkolnictwo wyższe, ale także robiliśmy to samo w tych instytucjach, które nam podlegały i do tego chcieliśmy namawiać Prawo i Sprawiedliwość. Oni wiecznie obiecywali, że teraz już pójdziemy mocniej w gospodarkę, ale kończyło się tylko i wyłącznie na zapowiedziach. No a Polski Ład przelał absolutnie czarę goryczy. Efekty widzimy dzisiaj. No, przed tymi efektami ostrzegaliśmy Prawo i Sprawiedliwość, nie chcieli słuchać. Także toczyliśmy ten bój wewnętrzny. I on nie jest łatwy, bo dzisiaj wydaje mi się, że łatwiej jest na scenie politycznej znaleźć tych, którzy będą chcieli powiększać tą rolę etatów czy etatyzmu, polityki etatyzmu, niż tych, którzy będą oszczędności szukali tak naprawdę odchudzając z biurokracji. Dobrze, a jak tak w skrócie wygląda to zestawienie tych liczb? Oprócz tego, co pan powiedział, jak to się podziało w kancelarii premiera? Bo premier, rozumiem, że przekonuje, że przejął więcej kompetencji, więcej obowiązków, obowiązki też niektórych ministerstw spadły na KPRM, no jak rozumiem na przykład cyfryzacja chociażby, to nie przekonuje pana? Nie, absolutnie nie, ponieważ pytania odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są pewnym elementem. Chcę pokazać, że powstają nowe instytucje, instytucje, które dublują działania innych, które już funkcjonują i one są tworzone tylko i wyłącznie o to, żeby stworzyć kolejne etaty, żeby nakarmić tych wiernych żołnierzy, którzy powodują, że ten system Prawa i Sprawiedliwości trwa. A chcę pokazać, że on także pochłania ogromne pieniądze i takie pełne zestawienie, kiedy dostanę odpowiedzi z innych instytucji, będę chciał pokazać i tutaj wskażę możliwe oszczędności. Z jednej strony, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązywanie problemów, ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Pytanie do KPRM-u i zwłaszcza jego odpowiedź, powiem szczerze, że byłem zdumiony, bo wzrost w krótkim czasie o 300%, nikt nie jest w stanie, ani pan premier Morawiecki, wytłumaczyć mi to tym, że wchłonęli zadania Ministerstwa Cyfryzacji, bo Ministerstwo Cyfryzacji było małym ministerstwem, a ten rozrost, który ja pokazuję, zresztą odsyłam do moich profili społecznościowych, tam bardzo dokładnie podaję te liczby, pokazują, że tu chodzi o coś zupełnie innego. To jest system utrzymania władzy oparty na etatyzmie, który ma spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość tej władzy nie odda nigdy. Ja chcę z tą biurokracją walczyć i pokazać, że stać nas na sprawne państwo, które nie potrzebuje ogromnej administracji, biurokracji do tego, żeby sprawnie rozwiązywać problemy. Na koniec zapytam pana o syreny, które zawieją w Warszawie za 20 minut. Jaka jest pańska opinia? Dokładnie taka sama jak przy okazji 10 kwietnia. Wtedy powiedziałem, że osoby, które za to odpowiadają, za tego typu decyzje, w kontekście oczywiście uchodźców, to jeszcze odnosiłem szeroko w kontekście uchodźców, którzy przybywają na Warmii i Mazurach, a u nas emocja strachu, bliskości granicy z Rosją była niesamowita. Okazało się, że pociągi z uchodźcami dojeżdżały do Olsztyna puste, ponieważ uchodźcy z Ukrainy bali się tak bliskiej granicy z Federacją Rosyjską. Zatem użycie w tym momencie syren tylko z 10 kwietnia po to, żeby uczcić pamięć ofiar, można to zrobić na wiele innych bardzo szlachetnych sposobów. Wydawało mi się czymś absolutnie nieludzkim, wskazywało na pewną, jak to chyba nazwałem, amebę emocjonalne. I podobnie traktuję decyzję o tym, żeby użyć tych syren w Warszawie, gdzie przebywa około 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy, jak dobrze pamiętam. Może nie jesteśmy w stanie im wytłumaczyć, o co chodzi, a może to wygenerować duże emocje. Sam znam przykłady takich reakcji, kiedy usłyszeli chociażby wycie syren strażackich, że dzieci wpadały w zupełny popłoch. Także powiem szczerze, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że ma empatię, w zasadzie jest pozbawiony empatii i wydaje mi się, że jeżeli można tę decyzję cofnąć, powinniśmy ją cofnąć. Przyjdzie czas na to, że jeszcze będziemy używać syren, ale naprawdę możemy uczcić pamięć dzielnych powstańców w getcie warszawskich, tak jak ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, na wiele, wiele innych sposobów. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Michał Wypij, poseł, wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To jest program Fakt Live. Na koniec materiał Fundacji Faktu, bo na czytelników i widzów Faktu zawsze można liczyć, udowadniają to Państwo codziennie. Dzięki Wam kupiliśmy 100 poduszek i koców dla ukraińskich mam. Jak to się stało, że Pani do nas trafiła? Dlaczego Pani zdecydowała się na tak szybką ucieczkę? No my переживали, що... Ну, що до нас дійде до Львова, що почнуть бомбити і що нам не зможуть допомогти. Хто застав в Львові з панства родини? Всі лишилися. Всі лишилися. Чоловік, родина, мама. Ні, одна.
A Ewunia na co cierpi? Ile ma lat? 5 roczków. No, zwężenie strawu chłodu. Zwężenie przyleka. Gdy nawiązaliśmy współpracę, Fundacja Faktu z Centrum Zdrowia Dziecka, i zapytaliśmy Państwa, czego potrzebujecie, powiedziano nam, że poduszek i kołder. Wydawałoby się wręcz, że to jest banalna potrzeba. Dlaczego akurat to? Staramy się zapewnić warunki umożliwiające nocowanie mamy koło dziecka hospitalizowanego. Praktycznie dla każdego dziecka, przy każdym łóżeczku dziecka, czy łóżku w przypadku starszych dzieci, jest fotel umożliwiający drzemanie, spanie, to w zależności od tego, ale jakiś problem. Natomiast do tego nie mieliśmy wystarczającej ilości, nie było to problemu wtedy, jak przychodziła mama z Warszawy, czy nawet z innego miasta, połowa naszych pacjentów to jest spoza Mazowsza, ale te pani wiedziały, że trzeba wziąć sobie czy śpiwór, czy w przypadku Ukrainek nie było takiej możliwości i stąd wtedy po analizie aktualnych potrzeb taka prośba rzeczywiście z naszego działu komunikacji do Państwa fundacji, do Fundacji Faktu, że akurat w tym momencie potrzebowaliśmy poduszek i kocy i bardzo serdecznie za ten dar dziękujemy. Jeśli chcą Państwo dołączyć i pomóc, do czego szczerze zachęcam, to zapraszam na stronę Fundacji Faktu www.fundacjafaktu.pl. A dzisiaj to już wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Faktu Fact Live jutro o 11:00.